Nowożytna powieść historyczna pojawiła się na początku XIX wieku. Choć dziś rozróżnia się kilka odmian, my zajmiemy się tym typem klasycznym, którego reprezentantem jest Henryk Sienkiewicz, jako autor 5 powieści: Ogniem i Mieczem, Potopu, Pana Wołodyjowskiego, Quo Vadis i Krzyżaków. Niemożliwe omówienie jest wszystkich tych lektur w 20 minut, dlatego skupię się na elementach wiodących, charakterystycznych dla tego autora. Zacznijmy od tego, czym była powieść historyczna dla Sienkiewicza. Na ogół, kiedy mówimy o powieści historycznej tego autora, najważniejsze wydają się relacja fikcji do rzeczywistości odtworzonej na podstawie źródeł, nastawienie poznawcze oraz cele kompensacyjne, to jest mitologizujące przeszłość. Sam autor napisał w eseju o powieści historycznej: powieść historyczna nie tylko nie potrzebuje być poniewieraniem prawdy dziejowej, ale może być jej objaśnieniem i dopełnieniem. Ona powlecze odpowiednią barwą szare mury wzniesione przez historię. Odgadnie to, co być mogło, wygrzebie, co zostało zapomniane i nie przekraczając zdarzeń dziejowych, może ułatwić ich zrozumienie. I może, bo odtworzy duszę człowieka lat minionych, jego namiętności, sposób myślenia. Co, jeśli uczynić zdoła, będzie w całym znaczeniu wyrazu i powieścią, i historią. Z tego krótkiego fragmentu wynika, że powieść historyczna jest utworem dymorficznym, zawiera dwie płaszczyzny konstrukcji fabuły, historyczną i literacką. Te dwie płaszczyzny niejednokrotnie zlewają się ze sobą, ich elementy mieszają się tak, że trudno oddzielić je od siebie. Z jednej strony mamy do czynienia z respektowaniem prawdy historycznej, wydarzeń i realiów epoki, poznanej dzięki rozmaitym źródłom, dokumentom, kronikom, listom, pamiętnikom, studiom naukowym, utworom literackim, dawnym i współczesnym, innym powieściom historycznym, legendom czy podaniom ustnym, a nawet dziełom sztuki. Z drugiej jednak strony, na podstawie tychże źródeł dokonuje się proces upowieściowienia historii i uhistorycznienia fikcji. Dlatego tak ważne dla Sienkiewicza były losy prywatne postaci, charakterystyczne zwroty, opinie. Do głosu dochodzą również potoczna wiedza historyczna, stereotypy myślowe, obiegowe legendy. Tu przykładem jest chociażby legenda o Jadwidze w Krzyżakach. Należy przy tym pamiętać, że autor, w zależności od okresu, którym się zajmował, dysponował niewielkim materiałem historycznym. Poza tym interesowały go nie tylko aspekty polityczne konfliktu polsko-krzyżackiego, potopu szwedzkiego czy buntu chmielnickiego. Źródła, i to jest istotne, stanowią podstawę dla tła obyczajowo-historycznego i jednocześnie są inspiracją dla sytuacji fabularnych. Przyjrzyjmy się elementom świata przedstawionego, charakteryzującym historyczność tej powieści. Narrator. Narrator wszechwiedzący, trzecioosobowy, ma kompetencje nieograniczone. On dba o prawdę historyczną, stosuje archaizację jako uwiarygodnienie relacji, stara się całościowo przedstawić materiał źródłowy, choć historia odsłania się stopniowo. Narrator występuje niemalże jako historyk wszechwiedzący, który wykonał drobiazgową pracę badawczą i teraz przedstawia jej efekty widzom. Na co warto zwrócić uwagę, czytając powieści historyczne Sienkiewicza, że narrator przyjmuje pozycję autorytetu moralnego i historycznego oraz przyznaje sobie prawo interpretacji, wartościowania. I tutaj najlepszym przykładem jest przedstawienie postaci Nerona. Z tekstu narratora wiemy, że Neron był szaleńcem. Jednocześnie narrator towarzyszy uczestnikom zdarzeń, przyjmując ich odrębne perspektywy i przedstawiając ich reakcje, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Dramatyzacja opowiadania następuje stopniowo, a narrator kontrastuje napięcia. Pod koniec dochodzi do przyspieszenia tempa relacji, aż do momentu mocnego zamknięcia. Bohaterowie. Czy jest rzeczą możliwą odtworzyć wiernie i prawdziwie człowieka lat minionych? Zapytał Henryk Sienkiewicz w swoim eseju o powieści historycznej. Wydaje się to niemożliwe
Jednak z pewnością Sienkiewicz podjął próbę takiego odtworzenia i do dziś uważany jest za mistrza w tworzeniu bohaterów literackich. Jego bohaterowie łączą w sobie cechy postaci z powieści przygodowej, są przedstawicielami epoki i określonej warstwy społecznej. Autor obok postaci historycznych wprowadza postaci fikcyjne, które przeżywają przygody prawdopodobne w odniesieniu do realiów epoki. Poza tym stosuje dwie techniki wprowadzania postaci. Pierwszą, tradycyjną i konwencjonalną, można by powiedzieć, poprzez zewnętrzną charakterystykę postaci. Druga, to bohater jest przedstawiony w opowieści innych postaci. Opinie krytyczne podkreślają jego niezwykłość, jak jest w przypadku Juranda ze Spychowa, z Krzyżaków, a także Ligię. Najpierw słyszymy o niej, później dopiero ją widzimy. Sienkiewicz nie zajmuje się raczej psychologicznymi zawiłościami charakterów. Rzadko też przedstawia obszerne opisy ich przeżyć wewnętrznych. Cechy charakteru, motywacje działania postaci, przeżycia wewnętrzne możemy odczytać przede wszystkim z działań tych bohaterów. Sienkiewicz obdarza swoje postaci kilkoma wyrazistymi cechami charakteru, które powtarza wielokrotnie. Wygląd postaci, jej mimika i postawa są u Sienkiewicza ściśle związane z cechami osobowości. Jego bohaterowie nie przestają być sobą, obojętnie w jakich sytuacjach muszą sobie radzić. Kmicic jest hardy, nawet w obliczu śmierci, a sprytny pan Zagłoba nigdy nie traci głowy. Wszystkie postaci są wyraziste i często mają skontrastowane cechy charakteru. Cechą charakterystyczną bohaterów powieści historycznych Sienkiewicza jest także moc zmiany własnego losu. Postaci mogą rozstrzygać sytuacje dzięki swojej sile i pomysłowości. Świat postaci u Sienkiewicza został ujęty wieloaspektowo i odniesiony do światopoglądowych założeń utworu. Zapamiętać należy połączenie przez autora wyrazistości kreacji bohatera powieściowego z mocnym osadzeniem jej wśród innych postaci. Jeżeli chodzi o czas i miejsce, jest to świat poznany i odległy, jest światem linearnym, ustabilizowanym. On już odszedł w przeszłość. Dużo informacji daje nam język. Czy ktoś wie, co kryje się pod tymi hasłami? To zajęcia poszczególnych niewolników z Quo Vadis. Lampadarius niósł pochodnię przed lektyką swego pana, Peti Sekwus szedł przed lub za lektyką, nomenklator oznajmiał przybyłych gości, Janitor był oddźwiernym, Velarius odsuwał kotary, a Sferiste to niewolnicy, którzy zbierali z ziemi piłki i podawali do rąk bawiących się dzieci. Jeżeli chodzi o język, to warto zwrócić uwagę, że na przykład w trylogii ważną rolę odgrywa sposób stylizacji, czyli odpowiednie nawiązanie do stylu piśmiennictwa i literatury XVII wieku. Archaizowanie słownictwa, składni, fleksji, posługiwanie się charakterystycznymi zwrotami i pojęciami. Ale uwaga, Sienkiewicz brał te wszystkie określenia, zwracał uwagę na środki, które tworzyły iluzję dawności, nie zacierając czytelności. Dzięki temu archaizacja nie utrudnia czytania i co ważniejsze, rozumienia tekstu. A jeśli chodzi o przestrzeń, przestrzeń jest nacechowana ideologicznie, ważny jest realizm obrazu. Sygnałami dawności są przede wszystkim budowle, zamki, dwory, kasztele, kościoły. Dominuje charakter plastyczno-malarski. Z układu barw i kształtów pisarz wydobywa silną tonację emocjonalną. Jeżeli chodzi o Krzyżaków i trylogię, tutaj dominuje przestrzeń otwarta, takiej pierwotnej natury, krajobraz olbrzymich przestrzeni leśnych. Wydarzenia.
Badacze płaszczyzny leksykalnej powieści stwierdzili, że występuje w niej dużo czasowników, a mniej rzeczowników i przymiotników. Pisarz dokonał takiego wyboru, by zdynamizować obszerne utwory. Z pewnością w jego powieściach historycznych się dzieje. Jeśli chodzi o wątki powieści, koncepcja fabularna opiera się na współrzędności dwóch akcji, historycznej oraz przygodowo-miłosnej. Fabuła osadzona jest w ważnym momencie historycznym, przełomowym dla danego narodu. To wojna polsko-krzyżacka, to prześladowania za rządów Nerona, to potop szwedzki. Zdarzenia skomponowane są z uwagą. Powieść rozpoczyna się w zwolnionym tempie zdarzeń. Jej tok zmierza ku wielkiemu przesłaniu całości. Momentem inicjującym jest tajemnica. Wraz z rozwojem fabuły następuje intensyfikacja powieściowej batalistyki. Sceny powieściowe, na to też warto zwrócić uwagę, są wyodrębnione kompozycyjnie. Przy właśnie scenach powieściowych widzimy zbliżenie do struktur nowelistycznych. Mają wyraźną linię dramatyczną. W kontekście matury bardzo ważne są motywy. Wymieniłam tylko podstawowe. Podróż. Bohaterowie wszystkich powieści historycznych Sienkiewicza są nieustannie w podróży lub na koniu. Nawet w Quo Vadis Vinicius dowiaduje się o pożarze, będąc poza Rzymem i dąży do ukochanej na koniu. W trylogii wędrówka umożliwia wprowadzenie różnorodnych wydarzeń historycznych i znacznie poszerza panoramę społeczną powieści. Motyw podróży można też rozumieć metaforycznie, jako wędrówkę w głąb siebie. Innym motywem jest zdrada. Ona wywołuje nieoczekiwaną zmianę toku akcji, czytelnika zaskakuje, na przykład zdrada Chilona, zresztą zdrada dwukrotna. Jeśli chodzi o przebranie, odwołam się do potopu. Kmicic przebiera się w stroje chłopskie w drodze do króla Jana Kazimierza na Śląsk. Zresztą ten sam bohater walczy w obronie ojczyzny jako Babinicz. Przemiana. To zwycięstwo bohatera nad samym sobą i odnosi je między innymi Kmicic, gdy odrzuca awanturnictwo na rzecz patriotyzmu. Ale odnosi je również Winicjusz, który przyjmuje religię chrześcijańską. Porwanie. W samym potopie Olenka Billewiczówna porywana jest dwukrotnie. W Quo Vadis dwukrotna próba porwania Ligi nie dochodzi do skutku. Innym motywem jest szaleństwo. Tu najwybitniejszą szaloną kreacją Sienkiewicza jest Neron. Ale na przykład w Ogniem i Mieczem pojawia się szalony Bohun. Inne motywy, które warto kojarzyć z powieściami historycznymi Sienkiewicza, to znaczenie listu, który niedostarczony do właściwego adresata może zmienić tok wydarzeń. To przepowiednie i proroctwa, to pojedynki. A co z trójkątem miłosnym? Warto zwrócić uwagę, że ten motyw realizowany jest u Sienkiewicza niesztampowo. W każdej powieści jest inaczej. Mamy rycerza i dwie panny w krzyżakach, mamy szlachciankę i dwóch rywali w potopie. W Panu Wołodyjowskim występują nawet dwa trójkąty. W Quo Vadis z kolei mamy do czynienia z rywalem abstrakcyjnym. Vinicius walczy o uczucie ligi z religią. Trudno to nazwać takim prawdziwym konkurentem. Zatem schemat trójkąta miłosnego nie jest realizowany schematycznie. Idea. Jaka idea przyświecała Sienkiewiczowi przy pisaniu swoich powieści historycznych? Napisał je w okresie zaborów. Chciał ukazać dawną świetność kraju, chciał podkreślić jego znaczenie na arenie międzynarodowej. Pisał, służymy literaturze, a przez nią społeczeństwu. Mit o wielkości narodowej wspiera koncepcja bohatera, który mimo popełnionych błędów ma szansę pełnej rehabilitacji, pełnej weryfikacji swojej przeszłości. Autor prezentuje przykłady możliwości wyjścia z najbardziej tragicznej sytuacji. Ponadto podkreśla,
narodową i społeczną funkcję religii. A co z Quo Vadis? Tak, bo mit wielkości narodowej, tu nie mamy wątpliwości, jeżeli chodzi o Krzyżaków czy trylogię. A co z Quo Vadis? Sienkiewicz w jednym z listów, przedstawiając genezę powstania tej powieści, napisał: oczywiście prześladowania Polaków miały silny wpływ na moje zamiary. Związki z utworu z historią ukazuje grafika Piotra Błachuta. I możemy zauważyć, że grupa społeczna jest tutaj uciskana, chrześcijanie są uciskani jak Polacy w czasie zaborów. I ta historia chrześcijan ma dać nadzieję Polaków. Poza tym Quo Vadis jest jedną z najbardziej znanych powieści Sienkiewicza na arenie międzynarodowej. I właśnie, za co Nobel? Sienkiewicz, obiegowa opinia mówi, że dostał za Quo Vadis. Nie jest to prawda. W uzasadnieniu przyznania nagrody napisano, że za całokształt twórczości Sienkiewicza, natomiast Quo Vadis jest prawdopodobnie najważniejszą, najbardziej znaną powieścią. To za to ten Nobel. Za mistrzostwo w kreśleniu charakterów, za indywidualizację, za wyczucie psychologiczne, za galerię zróżnicowanych postaci. Ogromna i rozległa wiedza historyczna, bogactwo szczegółów topograficznych, obyczajowych, kulturalnych, autentyczność wielu wydarzeń i postaci, doskonałe oddanie atmosfery czasów przeszłych, umiejętność komponowania scen zbiorowych, plastyka i żywość opisów, sugestywne opisy życia, gwaru, ruchu, silne oddziaływanie na wyobraźnię czytelnika. Sienkiewicz wykazał doskonałość w budowaniu akcji. Trzyma w napięciu czytelnika poprzez dramatyczność scen, a jednocześnie akcja jest spójna, choć bogata w wydarzenia. Poza tym wymowa utworów jest ponadczasowa. Sienkiewicz ukazuje wspaniałe bohaterstwo ducha, określenie miłości jako prawa i najwyższego przykazania. W ogóle podkreśla ogromną wartość miłości, tej różnie rozumianej tej miłości. Podkreśla również walkę dobra ze złem. No i wreszcie ostatnia zaleta, mistrzowski i barwny język. To bogactwo i piękno języka, który potrafi wzruszyć i który potrafi działać na uczucia czytelnika, który bogaci wyobraźnię. W telegraficznym skrócie 5 powieści historycznych Sienkiewicza. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę powodzenia.